Czy uważasz, że konsumpcja produktów organicznych ma znaczenie nie tylko dla Twojego zdrowia, ale też dla losów naszej planety? Jeśli odpowiedź brzmi tak, powinieneś koniecznie zostać z nami i obejrzeć ten film. Produkty ekologiczne stały się teraz bardzo modne, więc prawdopodobnie słyszałeś już o nich niejednokrotnie. A może masz to już za sobą i od dawna sięgasz tylko i wyłącznie po produkty ekologiczne? Jeśli tak, opowiedz nam proszę o swoich doświadczeniach w komentarzach. Czy było to dla Ciebie trudne? Czy produkty organiczne są droższe od normalnych? I czego Cię ta lekcja nauczyła? Tego typu produkty są obecnie bardzo popularne w miastach, ponieważ to tam ludzie bardziej interesują się prowadzeniem zdrowego stylu życia. Natomiast na wsiach siłą rzeczy jemy produkty bardziej ekologiczne. Żyjemy jednak w czasach, w których nawet w restauracjach spotykamy się z potrawami zrobionymi tylko i wyłącznie z produktów organicznych. Jeśli jednak nie słyszałeś dotąd o żywności ekologicznej, nic straconego, a żywność organiczna to termin używany, by opisać produkty, które zostały wyprodukowane bez użycia syntetycznych chemikaliów, szkodliwych dla naszego zdrowia i środowiska, które są powszechnie używane w uprawach na ogromną skalę. To właśnie dlatego ci, którzy chcą jeść zdrowe, organiczne produkty, są skłonni zapłacić za nie więcej. Mamy tu na myśli pełne ziarna, owoce, warzywa, nabiał, mięso i tym podobne. Jednak jak się okazuje, przez długi czas nie było rzeczywistych dowodów naukowych na poparcie tezy, że żywność ekologiczna jest dla nas lepsza od tej ulepszanej chemią. Podoba Ci się temat? Aby wesprzeć kanał Projekt Natura, zaznacz lubię to i podziel się filmikiem z przyjaciółmi. Liczę na Waszą pomoc. Według badania na wielką skalę przeprowadzonego we Francji, ludzie regularnie jedzący żywność ekologiczną mają 25% mniej nowotworów niż ci, którzy nie sięgają po produkty organiczne. Wszystko dlatego, że ludzie, którzy jedzą produkty organiczne, dostarczają sobie mniej syntetycznych pestycydów, a zatem nie narażają swojego organizmu na przypadkowe spożycie potencjalnej substancji powodującej raka. Zanotowano również znaczący spadek częstości występowania chłoniaka, czyli nowotworu, która atakuje limfocyty w organizmie, czyli nasze komórki obronne. Pojawienie się tego guza było aż o 76% rzadsze u osób, które regularnie spożywają żywność ekologiczną w porównaniu z osobami, które spożywają ją rzadko lub w ogóle. Badano także częstość występowania raka piersi u kobiet po menopauzie i zgodnie z nimi w badaniu kobiety sięgające po żywność organiczną są narażone na rozwój tej choroby aż o 34% rzadziej od tych, które jedzą ją tylko od czasu do czasu. Dzieje się tak, ponieważ wiele pestycydów powoduje zaburzenia równowagi hormonalnej i naśladuje funkcje estrogenowe, tym samym zakłócając cykl hormonalny, który odgrywa dużą rolę w rozwoju choroby. Zdaniem naukowców badanie nie dowodzi, że żywność ekologiczna zmniejsza szanse na zachorowanie na raka, ale sugeruje, że to brak pestycydów w naszym jedzeniu jest głównym powodem zmniejszenia szans zachorowania kobiet na raka. Wnioski tego badania uznane są za wstępne, ale jednoznacznie sugerują, że powinniśmy zwracać większą uwagę na to, co jemy. Według wielu ekspertów zapobieganie rakowi jest bezpośrednio związane ze zdrową dietą bogatą w owoce i warzywa, produkty pełnoziarniste, a jeśli są to produkty ekologiczne, bez wątpienia ich spożywanie wyjdzie nam na dobre. Dzięki za uwagę, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie oraz zajrzyjcie na nasz nowy kanał Projekt X. Zapraszam również do zakupów w naszym sklepie internetowym. Wszystkie linki znajdziecie pod filmikiem. Pozdrawiam!